Placówki na terenie gminy Ostróda prowadzą nieustannie ciekawe warsztaty. Już od czerwca organizujemy zajęcia wakacyjne dla dzieci i młodzieży. Są one skierowane po prostu dla mieszkańców gminy Ostróda, ale nie tylko, bo korzystają też dzieci z miasta oraz dzieci, które przyjeżdżają na wakacje do rodzin naszych gminnych. W wielu świetlicach, ośrodkach gminnych zajęcia, które już się odbyły, cieszyły się sporym zainteresowaniem. Zliczając tak średnio, w 18 placówkach przeprowadziliśmy te zajęcia wakacyjne, a udział wzięło około, można powiedzieć, ponad 300 dzieci już i młodzieży. Także fajnie, cieszymy się, bo podczas trwania tych zajęć z dnia na dzień dzieci nam przybywało. Także szła w eter informacja, że chyba fajnie prowadzą instruktorzy i opiekunowie zajęcia, że tych dzieci było coraz więcej, a nie coraz mniej z każdych zajęć. Sprzyja temu z pewnością również ciekawa oferta, dzięki której każdy może znaleźć coś dla siebie. Dzieci mogą skorzystać z bogatej oferty kulturalnej. Są to zajęcia plastyczne, artystyczne, kulinarne, rękodzielnicze. Dzieci wychodzą na wycieczki, są to zajęcia sportowe. Warto tu również podziękować wszystkim, którzy dokładają starania, by odpowiednio prowadzić wymienione zajęcia. Z tego miejsca jeszcze chciałam właśnie podziękować bardzo, bardzo osobom prowadzącym te zajęcia. To są instruktorzy GCKB Samborowo, instruktorki, a także opiekunowie świetlic, którzy naprawdę stanęli na wysokości zadania i fajnie przeprowadzili te zajęcia, ale także są to osoby, które wspierały też, to byli radni, to byli sołtysi w danych miejscowościach albo osoby po prostu niezwiązane, a chciały się czymś wykazać albo finansowo, albo swoją pomocą taką fizyczną. My również przyłączamy się do podziękowań. Z kamerą odwiedziliśmy placówkę w Smykówku. Warto dodać, że wyróżnia się ona tym, że oprócz zajęć wakacyjnych trwają w niej zajęcia całoroczne. Oferta wakacyjna prezentuje się następująco. Teraz w okresie wakacyjnym mamy zajęcia podróże po dekadach, czyli poruszamy się po dziesiątkach lat, na przykład po latach 70., po latach 30., po latach 90. W związku z tym dzieci mogą poznać na przykład zabawy, które towarzyszyły dzieciom w poprzednich dekadach. Mogą poznać różnego rodzaju zabawki, których nie znają teraz i które na pewno nie są modne, bo to są zabawki, które są własnoręcznie robione, to są zabawki z drewna. Brzmi ciekawie. Jednak nie sposób nie wspomnieć o zajęciach teatralnych, podczas których dzieci przygotowują się do okolicznych występów. To są występy z okazji Święta Bożego Narodzenia, gdzie spotykamy się wszyscy mieszkańcy, goście zaproszeni, ludzie przyjezdni. Przyznam szczerze, że tych ludzi jest coraz więcej, co nas naprawdę bardzo mocno cieszy. Są to też ludzie z samorządów, nasze koleżanki, nasi koledzy, rodzice, dziadkowie, babcie. Są to też występy z okazji 11 listopada, to już się tak utarło od 9 lat, że to są takie dwa występy, których nie może zabraknąć w naszej świetlicy, ale są też występy z okazji Dnia Mamy i Taty i zawsze to łączymy. Przybyłym na to wydarzenie bliskim występujących dzieci, ale i zaproszonym specjalnie na dane przedsięwzięcie gościom, z pewnością taki występ wywołuje pozytywne emocje. Pozostaje jeszcze raz podziękować wszystkim, którzy prowadzą zajęcia w poszczególnych placówkach, a dzieciom życzyć samych pozytywnych wspomnień związanych z warsztatami.